W tym zadaniu nauczymy się metod wyznaczania granic funkcji w punkcie. Pierwsza granica, którą mamy policzyć, to przy x dążącym do minus dwójki. Zwróć uwagę, że ja tutaj w przykładach nie będę wyznaczał dziedziny, ponieważ punkt, który sprawdzamy, nie musi należeć do dziedziny. Dlatego nie musimy wyznaczać też dziedziny. Ale to, co robimy jako pierwsze, to sprawdzamy, co się stanie, jeżeli w miejsce x wstawimy minus dwójkę do wzoru funkcji. O, w ten sposób. A tutaj ten nawias niepotrzebny. W każdym razie, tutaj sobie z początku zapiszemy nawias kwadratowy. Aby pokazać, że ta część chwilowo nie będzie tą taką główną częścią rozwiązania, ok? My coś tutaj sprawdzamy w tym nawiasie kwadratowym. Sprawdzamy, że tak mamy 4 razy minus 2, to jest minus 8, minus, minus 2 do potęgi trzeciej to jest minus 8. W mianowniku otrzymujemy 0. No i jak wrócimy do licznika, to okaże się, że tutaj też mamy 0. 0 nad 0 otrzymaliśmy. To jest tak zwany symbol nieoznaczony. My możemy te obliczenia wykonywać oczywiście w pamięci, sprawdzać. Później sobie można też zapisać o nad znakiem równa się takie 0 nad 0, żeby pokazać, że otrzymaliśmy ten symbol nieoznaczony i teraz będziemy po prostu od tego symbolu uciekali. Więc przepiszę sobie znak równa się stąd, ok? Tutaj. I teraz pokażę ci metodę. Jak uciec od nieoznaczoności? Pamiętaj o tym, że dopóki nie mamy policzonej granicy, dopóki nie podstawiamy liczb w miejsce x, to musimy ten znaczek granicy przepisywać. I teraz spójrz. W liczniku mamy takie wyrażenie, z którego moglibyśmy wyłączyć x przed nawias. No to zróbmy to. Do nawiasu trafi 4, odjąć x kwadrat. Tak, bo jak włączyliśmy x, to jest tak, jakbyśmy podzielili 4x przez x oraz minus x do trzeciej przez x. I te wyniki dzieleń wpisujemy po prostu tutaj do nawiasu. Natomiast mianownik zostawiamy bez zmian. Tutaj nic nie wyłączymy. Po prostu sobie to zostawiamy. No i piszemy dalej. Granica przy x dążącym do minus dwójki. I teraz chciałbym, żebyśmy zauważyli, że nawias, który pojawił się w liczniku tutaj... To jest wzór skróconego mnożenia. Ten nawias można rozpisać w ten sposób, że to jest 2 odjąć x, 2 dodać x. Ja zauważyłem wzór, ponieważ widzę, że mogę wyłączyć pierwiastek kwadratowy z czwórki. To jest 2 i widzę, że mogę wyłączyć pierwiastek kwadratowy z x kwadrat. To jest x. Tak w myślach, w myślach sobie wymyśliłem. No a tutaj to przepisuję. I teraz e, zauważ, że. Jeżeli skrócimy licznik z mianownikiem no w ten sposób możemy to zrobić bo wykluczyliśmy tutaj dzielenie przez 0 tak bo x dodać 2 gdybyśmy jednak tą dziedzinę wyznaczyli no to um, dla dwójki dla dwójki otrzymalibyśmy dla minus dwójki otrzymalibyśmy 0 um, prawda czyli my tą minus dwójkę wykluczamy razem z dziedziną. A więc możemy spokojnie tutaj te dwa wyrażenia z sobą skrócić. No i zostaje nam ostatecznie granica przy x dążącym do minus dwójki z takiej funkcji x razy 2 odjąć x. I dopiero teraz podstaw minus dwójkę w miejsce x. I zobacz co się stanie. Mamy minus 2 razy 2 odjąć minus 2 zwróć uwagę że już to podstawienie um, wyrzuca nam z um, tych obliczeń oznaczenie granicy i stąd otrzymujemy minus 2 razy tutaj mamy 2 dodać 2 czyli 4 a to jest minus 8 i taka jest granica tej funkcji już musieliśmy zastosować tutaj taką takie małe przekształcenie które pozwoliło nam usunąć Nieoznaczoność, i mimo wszystko udało się do granicę policzyć. Ok. Za chwilkę kolejne przypadki z tego zadania.